Książka Eweliny Matuszkiewicz, biały latawiec, której akcja rozgrywa się w Kozienicach, została zgłoszona do ogólnopolskiego konkursu literackiego Brakująca Litera. Ma on wyłonić polską książkę roku 2017. Głosowanie jest dwuetapowe. W pierwszym etapie każdy może oddać swój głos drogą internetową na wybrane z listy trzy książki. Wystarczy wejść na stronę konkursu, brakująca litera.pl, kliknąć na zakładkę Głosowanie i oddać swój głos na wybrane pozycje. Biały Latawiec znajduje się pod numerem 118. Po zaznaczeniu klikamy pod listą książek na przycisk Głosuj. Głosowanie trwa do 28 lutego. Do drugiego etapu konkursu przejdzie tylko 10 książek z największą ilością głosów. Oceniać będzie je jury. Mamy nadzieję, że Biały Latawiec znajdzie się w tym elitarnym gronie.